Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wykonamy sobie migawki meduzy, które są już ostatnimi zadaniami migawek, ostatnimi zadaniami fabuły tego sezonu. Jak widzicie, mamy przed sobą ponownie 9 zadań, tak jak tydzień temu. Jednak nie jedno, jednak nie 5, 9. I co jest ciekawe, to migawkę meduzy możemy wykonać dopiero, kiedy wykonamy wszystkie pozostałe migawki. Czyli musicie na początku ukończyć migawkę wyroczni, migawkę Afrodyty i migawkę Cerbera. I dopiero wtedy możecie wykonać migawkę meduzy. Tak, tutaj piszę, porozmawiaj z meduzą po ukończeniu wszystkich pozostałych migawek. Więc chodźmy zobaczyć, co się wydarzy. Ok, więc idziemy porozmawiać z meduzą. I co jest ciekawe, jest to pierwszy raz w tym sezonie, gdzie możemy porozmawiać z samą meduzą, jej NPC-em. Możemy oczywiście nadal udać się do jednego z naczyń wróżebnych, ale możemy również porozmawiać z nią osobiście. To ja zrobię. Bo czemu nie? Zeus zawsze mnie mierzył, lecz zbliża się jego koniec, a razem to przyspieszymy. Przez lata zebrał wiele potężnych przedmiotów, prymitywna demonstracja siły. Na szczęście te przedmioty nie są jego, większość to moje dzieło, a on mi je ukradł. Chyba pora odzyskać moją własność, nie sądzisz? O ty! Dobra. Okej. Zeus ma jakieś artefakty. Musimy je odzyskać. Chodź. Ponownie mamy 3 razy etap drugi. Widzę, że wszystko jest na Olimpie, więc po prostu tam się udamy. Dobra, więc zbliżamy się już do Olimpu. I co musimy znaleźć? Musimy zniszczyć wazy, by zebrać statuetki złotego runa. Musimy znaleźć i odzyskać miecz meduzy złamany Harpe. I zebrać trzeszczącą klepsydrę. Więc zaczniemy od tych waz. Mamy je już tutaj znaczone. I pierwsza znajduje się tutaj. Bierzemy i zbieramy złote runo. Okej. Okay. Dalej. Nieładnie. Okej. Okay. Inni poszukiwacze artefaktów się znaleźli. Ale cóż. Ostatecznie poszukiwacz może być tylko jeden. Dobra, chodźmy potem złote runo. Tu. Jeszcze jedno. Na razie skupmy się na tym złotym runie. Potem pójdziemy po pozostałe artefakty. Okej. Okay. I trzeci znajduje się tutaj. Trzecie złote runo. Bierzemy, podnosimy. Dalej mamy znajdź i odzyskaj miecz meduzy złamany Harpe. Lecimy. Miecz. Znajduje się on o tutaj. Dobra, i teraz zbierz trzeszczącą klepsydrę. Okej. Dostarcz artefakty Meduzie. Nieź mi te artefakty, muszę się dowiedzieć, do czego Zeus ich używał. No dobra, to wracamy do Meduzy. To jesteśmy już obok Meduzy. Trochę mieszanie widzę jest, ale miniemy je. Ta klepsydra nie jest moja, ale rezonuje boską mocą. A konkretnie moc Zeusa. To on knuje. Zajmij bogów i ich sługi, a ja tymczasem to zbadam. To może być klucz do pokonania Zeusa raz na zawsze. Właśnie bałem się, że to powiesz. Definitywnie się bałem, że to... O, wiesz. Dobra, co mamy dalej? Pokonaj sługi, by dać więcej czasu Meduzie. Okej. A więc jak widzicie, jestem w zaświatach akurat. Tak mi burza pozwoliła. Żeby zrobić to zadanie, po prostu musicie udać się w jedno z miejsc oferujących walkę z bossem poza Cerberem. Tak, muszą to być albo zaświaty, albo góra Olimp, albo wojownicze włości. I musicie wezwać bossa. No i potem pokonywać tych jego sługusów. I musicie tak pokonać 6. Jeszcze 2. I... Dobra. Pozwolicie, że podejdę. O, no. No, dlatego. Dobra. Dalej. Użyj naczynia wróżebnego, by porozmawiać z wyrocznią. Okej. No chodźmy tu, ale niedaleko. Może trochę w burzy, ale... ale cóż. Lepszy ryc niż nic, tak to powiem. A, chodźmy. Zobaczmy, co nam ta wyrocznia powie. Widziałam prawdę. Olimpijska nieśmiertelność ma granice. Ma źródło, a źródło zawsze można zniszczyć. Ten artefakt to źródło mocy Zeusa. Można znaleźć ich więcej. Zniszcz je! Powstrzymam się od komentarza na chwilę obecną. Możemy tak zrobić? Dziękuję. Zniszcz trzeszczące klepsydry, by osłabić burzową klepsydrę Zeusa. To widzimy się na Olimpie. Okej, więc witam was. Nie na Olimpie, bo jak się okazuje, te klepsydry nie są na Olimpie. To są tu. Znaczy tu. No jedna znajduje się w wojowniczych włościach. Tutaj macie pozostałe. Muszę się jeszcze udać do 2. Wiem, że będą na Olimpie albo jakoś razem czy coś, a wyszło jak zwykle. Więc no jadę do kolejnych klepsydr. Albo raczej klepsydruni. Ojojoj. Nie tak to miało wyglądać. Tylko po klepsydru, nie? Dobra, nara. Dobra. Klepsydrunia numer 3. Dobra. Wróć do meduzy. O, to się akurat dobrze składa, że jestem tu. Jak się cieszę, że pierwszy raz w życiu coś mi wyszło. A co tam? Jak się bawić, to na całego, nie? Tak mówię. Dobra, chodźmy do tej meduzy. Ale nie będę tego ciął. Bo się nie opłaca, jak ona jest tu. Proszę, tylko nie mów mi, że to jest to. W cydrach drzemie boska esencja Zeusa. Niebezpieczna gra, którą podjął, by zwiększyć swą moc. Głupota. Weź ten talizman wykonany z esencji zniszczonych przez ciebie klepsydr. Znajdź i zniszcz buzową klepsydrę Zeusa, by ochronić śmiertelników raz na zawsze. Teraz musimy się udać do tamtego czegoś. Jesteśmy na Olimpie. I pełne zadanie. Pełne zadanie brzmi: uszkodź burzową klepsydrę Zeusa, a następnie pokonaj go. Więc najpierw idziemy do tego czegoś. Tego czegoś, bo no. Dobra. A, nawet się to w żaden sposób nie uszkodziło. No dobra. No dobra. Teraz musimy pokonać Zeusa. Więc no idziemy pokonać Zeusa. To co innego mogę zrobić, no. Dobra. Dało mi się go pokonać. Teraz co? Muszę uciec stąd. Czekajcie. Wiecie mi leczenie. Robimy te zadania od razu. To leczenie. Dobra. Dało mi się znaleźć leczenie. Chodźmy porozmawiać z nią. Zakończmy to. To był ogromny triumf dla ludzkości. Ale wojna jeszcze się nie zaczęła. Nadciąga burza. Nadchodzi tułacz. Nawet w ciemności. Nadzieja cię poprowadzi. Tułacz. Wytłumaczyli to jako tułacz. Okej. Dobra, więc jesteśmy już w lobby i nagrodami za te zadania jest ekran czytywania Nowy Olimp. Ostatecznie zawsze pozostaje nadzieja. Tak on wygląda. I insygnia meduzy. I to jest tak naprawdę wszystko. Jak widzicie, fabuła jest zakończona, więcej zadań już nie będzie. Prawdopodobnie pojawi się jeszcze... Czy pojawią się jeszcze jakieś zadania? Nie wiem, wiem, że przed startem sezonu trzeciego ma się wydarzyć jakiś mini-event. Coś jak... coś na zasadzie jak było z Puszką Pandory w poprzednim sezonie. Aczkolwiek co się wydarzy, kiedy się to zacznie dziać i tak dalej, no to zobaczymy. No i co? To jest tyle. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o moją opinię na temat tych zadań, ogólnie tego wszystkiego, pogadamy o tym w innym filmie. Myślę, że zrobię osobny film, gdzie po prostu se o tym pogadamy, bo myślę, że jest to temat na inny film, na osobny film. Jest to tak szeroki temat do omówienia, że myślę, że tak będzie najlepiej. No ale mówiąc krótko, no śmiech na sali, śmiech na sali. Tyle powiem teraz, a więcej powiem w tym filmie. Kiedy on się pojawi, no postaram się go jak najszybciej zrobić. Aczkolwiek nie obiecuję, kiedy on dokładnie się pojawi. Jak się pojawi, no to się pojawi. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.